jak widać, jest szaro, buro i ponuro, no ale nie ma co narzekać, w końcu jest zima. Ja wyjechałem dzisiaj rano o 5, dojechałem do Pniew i tutaj na krzyżówce stanąłem, jak się skręca w lewo na Świecko, tutaj jest bipik i sobie stanąłem. Poukładałem trochę pasy, bo tam z tyłu to mam do końca tak nawalone, że tam, no nie wiem, narożników parę mi weszło. Trochę tam do skrzynek powkładałem, bo wszystko miałem tutaj na razie w samochodzie. Nowy samochód mam, tak szczerze mówiąc, to wam pokażę później przy okazji może. Tamten już poszedł do Żyda, jak to się mówi. No i wszystko. I będziemy startować zaraz. Pauza się wykręci i jedziemy dalej na rozładunek. Trzy rozładunki jest koło Monachium, tam gdzieś mam. No i pauzujemy. Niemcy coś tam robią. Jest jeszcze dzień, także udało się stanąć. Rajek sporo tutaj jest. 188 km, a dziewiątki tutaj na tym parkingu, tu blisko chyba posterunek policji jest. Zrobię 11 i jadę rano 3:30 dalej. Ruszyłem, tak jak mówiłem, o 3:30, ale tutaj kurczę 2,5 godziny ujechałem. Zrobię pauzę, bo i tak nie dojadę za 4,5. Ale się zaczęło rozpadowywać tutaj. Rozpadowywać się zaczęło i ciekawe, jak to daleko sięga to rozpadanie. Najpierw padały takie płaty, ale teraz widać takie coś mniejszego. No 2 stopnie tutaj pokazuję, jak będę jechał, pewnie będzie gdzieś koło zera. No ale już tutaj zdążyło napadać. Ja nie mam zbyt ciężko, więc też nie jest dobrze z lekkim, bo to meble lekkie, to nie ma za choć dobrze, że chociaż cały załadowany jestem jeszcze, to jeszcze pół biedy. Ale drogi podejrzewam, że będą odśnieżone, tylko tutaj na tym parkingu tak jest. No ale dobra, jedziemy. Ile jeszcze mam? Aha, już minutka i startuję. No a droga, myślałem, że będzie ładniejsza, taka jak do parkingu, a tutaj widać, bo to się zaraz tylko stanąłem i już zaczęło padać, kurczę. Mówię, jadę dalej, ale mówię nie, bo i tak nie dojadę, i tak. Ciekawe, skąd to idzie właściwie, z południa czy z północy ten śnieg. Trzeci pas to jest całkiem zaśnieżony, jak dodam gazu, to mi buksuje. Także jest ślisko, stopni minus 1, no to nieciekawie, będę jechał teraz pomalutku. Warunki jakie są, to sami widzicie. Jest normalnie tragedia. Chyba będę musiał brać na okres zimowy wolne, urlop bezpłatny, bo w takich warunkach to się nie fajnie jeździ. Dostałem pagera i z tym pagerem muszę tam jechać. No, tak jak powiedziałem, wezmę sobie wolne na 5 miesięcy w roku. Będę jeździł od 1 kwietnia do ostatniego października i wtedy będzie super, a nie tam takie warunki zasrane. Dobra, podjeżdżamy tam i czekamy na sygnał. Byłem tutaj chyba raz, bo tak mi się skojarzyło, dopiero jak wjechałem na firmę mi się skojarzyło. Ciekawe, jakie będą podjazdy. Aha, wiem, tu taki przesrany jest podjazd pod rampę. Dość ciężki, to już wiem teraz, kurczę, mało miejsca było wtedy, a teraz jak śnieg dowaliło, to ja nie wiem, czy uda się podjechać. Zobaczymy, zobaczcie, tutaj taki jest podjazd, że trzeba, że całym koniem chyba jakoś tak skręcony musi być koń, bo inaczej to dupa blada. No ale dobra, poczekamy, zobaczymy. No w końcu mnie rozładowali. W końcu mnie rozładowali, tu kurczę mi od pasów pika. Muszę jeszcze tylko papiery wziąć i jadę na drugie miejsce. Z tego śniegu tutaj się zrobiła ciapa taka.
Ile jest stopni? 3 stopnie, no to dobrze. Mam nadzieję, że to na drogach też wszystko po... Bo cały czas pada. Myślę, że to na drogach też wszystko potopnieje. Ja wezmę tylko papiery. No i jadę na drugie miejsce, tam do 12 ja mam 130 km, do drugiej, a do 14 ja mam 100, chyba ponad kilometrów, tam widziałem 100, 130, a jest wiadomo, widzicie, która w pół do pierwszej, to kurczę, nie wiem, czy mnie dzisiaj zajmą, jak nie, to jutro, jeszcze trzecie miejsce jutro i wtedy załadunek, Austria, i co, Włochy i do domu, i szybciutko, żeby weekend w domu być, zobaczymy, czy się uda. Drugie miejsce wygląda jeszcze gorzej niż pierwsze. Zaspy normalnie takie, że tutaj przejedzie tylko jeden samochód. Nie jest za ciekawie po prostu, a tutaj ten podjazd, ale jeden plus jest taki, że znaczy to, że nie rozładowywują, bo do 15 jest, to jest minus, ale że pozwolili mi tutaj stać pod rampą. Postawiłem się do jutra i stoję do jutra. Jutro o 8 mnie zdejmą. Później drugie miejsce, szybciutko 60 km podlotu i jadę na załadunki Włochy i później do domu z powrotem. Powiem wam tutaj, że jadę na ten ostatni rozładunek i kurczę, no tyle śniegu tutaj jest, koło Jeziora Budyńskiego jestem, że nie trzeba szukać śniegu w Finlandiach, w Szwecjach, tylko można sobie na dół Niemiec przyjechać po prostu, jak ktoś lubi śnieżyce. I sobie tutaj pojeździć na nartach, na sankach i nie wiadomo jeszcze na czym. Kurczę, te miasta to są tak odśnieżone, że normalnie ledwo się dwa samochody mieszczą. Takie tunele są śnieżne porobione, bo miałem teraz rozładunek, kurczę, w Lindau, zdaje się. No to takie tunele porobione, że ledwo się samochody mieszczą. Także tego śniegu musiało tutaj ładnie padać. Nie wiem, kiedy tyle napadało. Drogi w Austrii też nie napawają optymizmem. W stronę Niemiec, kurczę, tutaj od Wiednia to normalnie robi się coraz gorzej. Było dobrze, ale pługi chyba się nie wyrabiają. Co jakiś czas jeżdżą, ale to widać, że to wciąż za mało. Stamtąd jechałem. Taka góra. Tu jest ta firma. Paranoja jakaś w tych Włochach jest. Włosi tam śpiewają. Tutaj we dwóch mnie musieli wprowadzić do tego garażu. O. Tam. I tu było cofnięcie. Dojechałem. Ciekawe jak wyjadę. Tutaj tam jest zakaz. Tutaj w lewo trzeba jechać na dół. Tu są takie górki, że szkoda gadać, a tam mam taki metalowy ten, dobrze, że mi gdzieś nie poszedł, jest spięty taki, nie wiem co to jest, jakaś tuleja taka wielka, spięta jest takimi tymi pasami, czterema, jeszcze podpięte jakieś tam są wsporniki, żeby to nie poleciało, no jakoś się utrzymało po tych górach. Zobaczymy jak będzie dalej. Miałem tutaj z boku włożyć 6 palet, bo nie wiem, czy mi starczy miejsca na następny załadunek. Jeszcze jeden mam jutro. I myślałem, że mi załadują, ale tutaj się nie da ani bokiem jednym, ani drugim, bo wszystko jest tam pod tą jedną rampką. Mam nadzieję, że to jakoś da radę później załadować tak, żeby jeszcze ten jeden załadunek wziąć. No jest 8 rano, stałem pod firmą, ale tam jest parking dla tych i dla pracowników, wszyscy przyjechali. Musiałem, kurczę, tutaj podjechać, wjechać do firmy, naruszyć czas, a tutaj jeszcze, ale równiutko tu jest, kurczę, a tutaj jeszcze będą mi ładować, coś będą ładować tyłem, będą, nie wiem, jakiś paszowóz czy coś, no i tak. Tyle jest miejsca. Tam, kurczę, też te paletki tak załadowali, że to jest najgorsze. To waży 7, prawie 7 ton.
spięte tak, kurde, tymi czterema pasami. Z tej strony dwa, z tamtej dwa. Tam są jeszcze takie podpórki. Oj, tu jedna już widzę się wyskoczyła, muszę to poprawić. Naprawdę nie za bezpiecznie. Mam nadzieję, że te pasy to, kurczę, utrzymają. Nie było możliwości inaczej tego włożyć. Bo jakby to było odwrotnie włożone, to bez problemu by się nie turglało, bo zapięłoby się cztery pasy i by było fajnie. No ale nie było możliwości, oni nie mieli nic. Nawet nie zabezpieczyli tego, sam musiałem tam szukać tych różnych takich klinów, żeby pozabezpieczać. No ale dobra, zobaczę jeszcze to jedno, zabezpieczę i czekam godzinę czasu jeszcze. Jeszcze chciałem takie gwóźdki, żeby to poprzybijać od nich. To takie gwóźdki mi dał, innych tam nie mieli, w takiej dużej firmie. Dobrze, że chociaż młotek miał, bo młotka nie miałem też. Gdzieś kiedyś miałem, muszę sobie wziąć z domu młotek. No i tak, i dobra, i ja poczekam, wjadą tutaj tym sprzętem i koniec, jadę na rozładunki do Polski. Mam nadzieję, że ten pierwszy mi się uda, te paletki, co tutaj mam, mi się uda zrzucić w piątek i wtedy już do domu bym podjechał, bo tam blisko domu mam ten stalowy ten pręt wrzucić, no i to resztę. Takim czymś będą tutaj wjeżdżać. Cztery pasy chyba wystarczą. Nie? Tak myślę. Fajny nowy. Szkoda, żeby się poobdzierał. Sprzęcik. Jak nie wiem, ile to waży, kurczę. Jak nie wystarczą cztery, to się dołoży najwyżej. Gościu dopompowuje powietrze jeszcze. Nie wiem czemu, ale pompuje z tamtej strony. W środku jest takie coś. Przemieliłoby dużo rzeczy tutaj, kurczę. Tutaj wpaść, jak to się rusza, to bym nie chciał. No, przynajmniej mają takie te zabezpieczenia, zabezpieczą i będzie gitara. Bo tam, co mi ładowali tego dużego cylindra, to normalnie gość powiedział, że dwóch już tu było i nie chcieli go wziąć. Ja go wziąłem, obym tego nie żałował. No, mam nadzieję, że jakoś, kurczę, wjedzie tym sprzęciorem. Ciężko będzie z tymi pasami Ciężko będzie je, kurczę, przerzucić. No trudno. Chyba dach wezmę, złożę, może to będzie lepiej. No i wjeżdża sprzęt. A, na styk, kurczę. Na styk. Ciekawe, ile to waży. Parę ton ładnych waży. Tutaj. No jakoś. Jakoś to będzie chyba. Dobra, jakoś się przerzuci pasy. Kurczę, ciężko będzie z tymi pasami. Dach miałem złożyć. Ale znowu chodzić po tym to. Damy radę, nie takie rzeczy się robiło. Pogoda jakby wiosenna, bo deszcz pada, ale jest 4 stopnie, także ja już wracam do Polski. Miejmy nadzieję, że uda mi się zrzucić ten turek, bo jak mi się nie uda, no to nie zdążę do domu wrócić. A tak to jak zrzucę turek, no to tam do domu resztę mi się uda w sobotę wrócić, a tak to by było ciężko. Kurczę, na koniec dojazd tutaj jest tragiczny. Jeszcze mam ze 30, 40 nawet kilometrów. Nie wiem jak daleko, jak długo ta droga będzie, ale tak jechać. Fajnie się jechało, ale te ostatnie 50 kilometrów to widzę, że będzie katorga tutaj. A normalna droga
Krajowa 80, tam chyba 3 to jest, czy jakoś tak. Oj, może tu będzie lepiej za tym skrzyżowaniem. Tylko tu jest 15 km. 15 ton za 4 km. No to też nieciekawie. Czerwone mamy, a droga jak była, tak jest. Cały czas taka, tutaj trochę lepsza. No ale jeszcze tam 10 chyba kilometrów, czy 15. To jakoś damy radę dojechać do tego Turku. No Turku taka droga zakichana. Byłem tam ze 20 lat temu chyba w tym Turku. Jest problem, bo oni ładowali tyłem, a tutaj bokiem się nie da ściągnąć teraz. Ale jakoś poobraca, jakoś będzie. Nową furę sobie kupiłem, bo ta Ewa tak narzeka. Tej kupiłem, będzie sobie jeździć teraz. Dobre, nie? Co ja miałem mówić? No tak, jadę teraz po samochód ciężarowy, bo tam jest, pojechał inny kierowca rozładować, bo żeśmy tutaj przemianki, przewałki robili. No i teraz jadę po samochód, no i powrót, i później naczepa już załadowana i będzie można sobie pomału śmigać w poniedziałek, czyli weekendzik w domu, i w poniedziałek sobie będzie można śmigać. No, samochód ten zdjęty, teraz jeszcze tylko tamto, już jesteśmy na firmie. Tylko jeszcze nie wiedzą, gdzie to zwalić. Później odepnę te pasy, bo teraz i muszę te pasy wezmę, przerzucę do tej BM-ki, bo później pojadę tą BM-ką za tą naczepą. Zostawimy ją w załadunku, no i wezmę kierowcę i wracamy. Jest weekend. A ja już naczepę mam załadowaną inną, a tą będą sobie ładować. No i ściągamy. Tam mieli większy wózek, jak ładowali. Ale może z tym da radę. Gumy podłożył. Jedziesz, gościu, tam nie ma co z taką tulejką się bawić tutaj. Dźwignie? Ładnie. Kurde, takie ciężkie to było i niewygodne do jazdy, kurczę, ale jakoś dojechałem. Dobra, jedziemy dalej. Dobrze załadowałem. Załadowałem. Proszę je was. Będziemy mogli już jechać, nie? Pali dobrze, bo wiecie, ciężko się przyzwyczaić. Kierownica się sama ustawia tutaj coś. Ciężko się przyzwyczaić z Reni do takiego tego. Do takiego sprzęta wam powiem. Ale chyba se kupię. Tak. Chyba sobie kupię, wam powiem, bo sprzęcik jest ciekawy. Jedziemy do tyłu, czy jak? Do tyłu. Tutaj w tym biegi, wiecie, zamiast do przodu to do tyłu, a do tyłu to do przodu. Nie wiem, jak oni to, czemu tak zrobili. Teraz wam pokażę. Tu jest ten i widzicie, do przodu to muszę bieg wcisnąć do tyłu, wtedy jedzie do przodu, nie? A tak, jak do tyłu, to do tyłu. No ale fajny sprzęt, można się przyzwyczaić do luksusu, to zawsze człowiek się przyzwyczai, nie? Ale Renia też dobra jest,
Może jakby sprzedał Renie, to by koła kupił do tego, chociaż z jedną oponę może by kupił. Dobra, jedziemy do tego. Zostawimy ten samochód, rozładowany jest, zostawimy go w tym. Dobra, ja tu jadę w prawo, uważaj. Zostawimy go w Iławie. I później na legalu wracamy do domku, weekendujemy, pojedziemy. Wiesz, że dzisiaj pączki muszą już być, bo to bez pączków to życie staje się nudne. No i tyle wam powiem. Na razie.